Lotwiaków jest patronem strażaków. Był on rzymskim żołnierzem w dzisiejszej Górnej Austrii, który wraz z 40 innymi żołnierzami poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską za rządów cesarza Dioklecjana w 304 roku. Poddany torturom okrutnym, nie wypadł się Zbawiciela. Ostatecznie został utopiony w rzece Ems w pobliżu miasta Rosji. Nad jego grobem wzniesiono słynne opactwo Sankt Florian. Na prośbę Kazimierza Sprawiedliwego oraz biskupa krakowskiego Gedeona biskup Idzi przywiózł do Polski relikwie świętego Floriana, które złożono w specjalnie wybudowanym w tym celu kościele świętego Floriana poza murami miasta Krakowa w pobliżu Barbakanu. I podczas olbrzymiego pożaru miasta w 1528 roku spłonął niemal cały kleposz jedna z dzielnic Krakowa, za wyjątkiem właśnie kościoła świętego Floriana. To wówczas zaczęto traktować tego świętego jako patrona strzegącego od ognia, patrona strażaków. W ikonografii chrześcijańskiej, w obrazach i rzeźbach ukazywany jest jako gaszący pożar rzymski oficer trzymający w dłoni naczynie pełne wody. Serdecznie witam w naszym parafialnym kościele wszystkich strażaków OSP Krasna, którym w ofiarnej pracy nie tylko dla ratowania życia i dobytku ludzkiego nie przeszkadza to, że jedni są ewangelikami, inni katolikami, a może są wśród nich także strażacy zupełnie niewierzący. Witam serdecznie księdza Marcina Brzuskę, proboszcza kościoła ewangelicko-luskiego, który wygłosi do nas słowo podczas nabożeństwa. Serdecznie witam rodziny strażaków, poczty sztandarowe i wszystkich gości, którzy zechcieli wziąć udział w naszej wspólnej międzywyznaniowej modlitwie. Dziękując Panu Bogu za 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnej, wypraszajmy przez świętego Floriana, przez jego pośrednictwo, wszelkie potrzebne dla strażaków łaski, bezpieczną pracę i błogosławieństwo Boże dla nich i dla ich rodzin. Z Bogiem każda sprawa, tak mawiali straży, kiedy wezmiesz tej pomocy, wszystko ci się zdarzy. To jest taka piękna pieśń Stanisława Janowicza, która czasem bywa w kościołach śpiewana. Myślę, że bardzo mądra, mimo tego, że język już troszkę nie z naszej epoki. Młodzież i dzieci trochę z uśmiechem ten tekst traktują. Tak, kiedy z Bogiem każdą sprawę przeżywamy w naszym życiu, wtedy nam się darzy. Budujmy nasze domy, nasze rodziny, nasze działania na Panu Bogu, na życiu z Nim w codzienności. Budujmy nasze społeczne życie na wzajemnej miłości, przyjaźni, gotowości służenia, bezinteresowności. Z tym właśnie Jezus rozesłał tych 72 swoich uczniów do okolicznych miejscowości. A dzisiaj posyła nas tutaj do Krasnej, do Cieszyna, tu, do naszej ziemi. Budujmy na tych wartościach przyszłe pokolenia. Myślę, że to jest ogromnie ważne zadanie dla was, jako dla strażackiej społeczności, dla nas, jako dla mieszkańców tej ziemi, dla chrześcijan, którzy tutaj tę ziemię tworzą. A dzisiaj świętujmy i cieszmy się Bożym błogosławieństwem. Deszcz paradoksalnie w Biblii jest symbolem Bożego błogosławieństwa. I dzisiaj ten deszcz niech nie będzie symbolem, znakiem złowrogiego kataklizmu, który może nadejść, ale właśnie symbolem Bożego błogosławieństwa, który Pan Bóg chce wam dać. Niech więc żyje z Bożym błogosławieństwem strażacka rodzina. Szczęść Wam Boże. Amen. Zobaczmy, baczność! Na moją komendę marsz!
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 70/19/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna, powiat cieszyński, województwo śląskie została odznaczona złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ludziom spocznie. Podszedł sztandarowy. O, jeszcze krasa. Masz noś? Do dekoracji marsz. O dekorację sztandarów znakiem związku proszę wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach, drucha Grzegorza Habdasa. To zasługi dla tego społeczeństwa, jaką jednostka OSP Krasny przez 100 lat na podziwu.